Witam Państwa serdecznie. Dało się nam powrócić do miejsca zamieszkania, czyli do Suwałk, z powrotem po wycieczce. Celem wycieczki była Pętla Bieszczadzka. Tak żeśmy dopasowali tę trasę, że pojechaliśmy takimi pobocznymi miejscowościami wzdłuż tutaj pod lasiem, granicy. Zanim przejdziemy dalej do tej całej naszej wycieczki, do powieści, to powiemy, jak myśmy się do niej też przygotowywali, bo pomijając fakt, że trzeba mieć motor, no bo to inaczej się nie da pojechać. Nie można ukrywać, że 51-23-latek ma takie same zdolności manualne jak 20-parolatek, więc trzeba się z tym oswoić na nowo. A zwłaszcza jak się nie jeździło tam 20-30 lat tym motorem, to nie jest, przynajmniej w moim przypadku, to nie było tak, że sobie się wsiadło na ten motor i się pojechało. No wsiąść na pierwszym biegu, na drugim po mieście, tak, ale wylecieć przysłowiowo tam popolatać za miastem, to już jest troszeczkę inna sztuka jazdy i kultura i tutaj trzeba z wielkim respektem do tego motoru podejść. Także w moim przypadku to 3 lata potrwało, zanim się zdecydowałem pojechać na taką wycieczkę, zebrać jeszcze ekipę. Do tego motoru wróćmy. Widzicie Państwo ten motor, jak tak właśnie wygląda, jak wygląda. On ma tutaj te 3 walizki, które zostały dokupione. Jest wyposażony w taki futerał na telefon, nawigację, tak? On tego w standardzie nie ma, to trzeba dokupić oddzielnie. Jest oczywiście taki kas z interkomem, coś takiego, żebyście Państwo mogli odebrać telefon, tak, czy sobie muzyki posłuchać, bo nie ukrywam, to chyba tak ma wyglądać ten wyjazd, bo oprócz tych walorów przyrodniczych, tego co się dzieje na drodze, to jeszcze w jakikolwiek sposób się zrelaksować. Bez zbytnich przewodników po YouTube czy podręczników, żeśmy sami, czy ja sam to ogarnąłem na miarę swoich możliwości. Co mi się nie podoba na przykład w tym motorze, zanim powiem, no ja sobie taki, nie jestem wielki chłop, więc motor też był delikatny. I te wszystkie walizki spowodowały, że on wygląda jak dromader, jak nie wiem, jak wielbłąd. Co mi się w ogóle nie podoba, bo ciężko się na to wsiada, ciężko potem się zsiada, no ale nie ma wyjścia, bo do plecaka nam wszystko nie wejdzie. Po drugie, plecak jest niewygodny. No po trzecie, musimy tam zmieścić te rzeczy, żeby się przebrać jak kilka dni, tak. Jakieś ubrania wodoodporne, cokolwiek do jedzenia, do picia, do przemywania szybki w kasku, elementy, do smarowania łańcucha, bo to jest ważne, żeby mieć, bo motor, no, akurat tego typu motor ma łańcuch, tak, i te 300 km, 300, 400 maksymalnie, trzeba smarować ten łańcuch, bo inaczej się rozsypie. Więc to wszystko musi tutaj się zmieścić i mówię Wam, że dla jednej osoby to i tak jest mało miejsca. Nie da się wszystkiego tam wsadzić, co by się chciało. Jeszcze zobaczcie Państwo robale. Jeszcze z trasy są robale. To są takie kurteczki, tak? które ochraniają kręgosłup. To jest takie wzmocnienie. Takie są elementy na bark, są elementy na łokcie. I to wszystko jest. Powinny być jeszcze buty. W jednym z miejsc, gdzie przyjeżdżaliśmy, temperatura asfaltu była na poziomie 58 stopni, tak, nie żartuję, tak drogowskaz, a temperatura jakby otoczenia wynosiła chyba 38 stopni, także nagle się okazuje, że po 50 ciężko w tym jechać i trzeba się rozpakować, co jest niebezpieczne. Jest, ale inaczej to się nie da, bo albo wylew, albo zawał po drodze. Także naprawdę grubo. Waldek, to jeszcze przedstawimy swoich członków zespołu. Waldek był najmłodszy z zespołu, jemu było najłatwiej. Chociaż widziałem, że jakby temperatura jemu dawała w kość. Chociaż on jedyny jechał prawidłowo i ubrany tak jak trzeba. Od A do Z był ubrany i we właściwy sposób. Natomiast my z Tomkiem, no to rozbieraliśmy się z tego, na ile można było. Teraz wyjazd o godzinie, załóżmy 4-3 rano, no od dziecka nienawidzę poranków tak zerwanych. Myślę, że większość tak nie lubi, więc nie było wyjścia. Czyli śniadanko 8-7 i wyjazd 10. Godzina wyjazdu. Coś strasznego.
ogólnie przed samą wyprawą, przed wycieczką, to trzeba sobie zadać pytanie, którędy my w ogóle jedziemy i co nas interesuje, tak? Jeśli tam dwóch, trzech ma te same podejście do sprawy, to jednego tam złamiemy i będzie musiał przyjąć naszą narrację albo nie pojedzie. U nas tam na początku najwięcej było spięcia przy polityce, ale to sobie żeśmy zaprzestali rozmowy o polityce i jakoś to wszystko się pogodziło. No teraz tak, jeśli komuś by się wydawało, że jazda w deszcz to jest taka super. Na przykład w jednej z miejscowości takich, gdzie żeśmy bobocznie przyjeżdżali, okazało się, że traktory, które wyjeżdżały z pola, no, tam wyciągnęły na asfalt ziemię, tak? To polno ziemię. No u nas to przeważnie to jest żwir, no taki mamy teren. Tam okazało się natomiast, że to nie był żwir, to jakaś glina ił. I nie dacie pewnie Państwu wiary, ale na prostej drodze wjechać w taką malutką plamę tego ił, to spowodowało, że żeśmy wpadli w poślizg. Najpierw Waldek, z czego myślałem, że on popełnił błąd. Ja zanim już jak jechałem, też rozłożyłem nogi, ręce i tak w myślach tylko się przeżegnałem, też wpadłem w poślizg i tak naprawdę ani on, ani ja nie wiemy, jak to się udało, że żeśmy pojechali dalej. Pokażę Wam, co może uchronić Was przed deszczem, jak pojedziecie motorem. Prosta sprawa, nie kosztuje to miliony. To jest tak, kurteczka, guma, spodnie, guma. Nie pokażę Państwu, ale jeszcze miałem gumofilce. No trochę ze mnie się śmieli, ale to gwarantowało, że nogi będą suche. Tak wygląda dobra opona. I policjantka powiedziała, jak nas zatrzymała, że te opony są słabe. Nie, one mają 6000 przebiegu. Miały wtedy 6000 przebiegu i po prostu takie są te opony. I przednia i tylnia tak wygląda, więc nie możemy liczyć się na to, że na deszczu będziemy mieli jakiekolwiek fory. Na suchej nawierzchni, na niezanieczyszczonej ziemią, czy tam różnymi takimi wtrąceniami, no te opony mają straszną przyczepność. Kleją po prostu jak poparzone i zatrzymuje się ten motor i można robić łuki i prawym kolanami dotykać do ziemi. To w tej kwestii, jeśli by chodziło o te przygotowanie, zrobiliśmy prawie 2000 km w 4 dni. Średni przelot to był między 200 a 400 km. Myślę, że to na takie części Polski, takie poboczne części Polski, gdzie nie są to drogi szybkiego ruchu, te 300 km to już jest dużo. No musimy wziąć pod uwagę, że jak jest taka temperatura wysoka, to trzeba się zatrzymać, coś wypić, coś zjeść, sobie zejść z motoru, gdzieś tam może zajść, coś zwiedzić. Też niczego do zwiedzania nie planowaliśmy, a jakoś tak samo wyszło, że było co zwiedzać. No i pierwszym naszym przystankiem to były Kruszyniany. Tak właściwie to tak nie wiem czemu się zatrzymaliśmy, bo był fajny jakiś obiekt muzealny, czy może wystawienniczy, pokazujący tam życie Tatarów. No i tak żeśmy łazili sobie po tych Kruszynianach, no to meczet. Patrzymy, jakaś wycieczka się ładuje do meczetu, to my z nimi. No i się władowałem do meczetu z Waldkiem. Wszedłem, oczywiście bez butów tam można wejść. Wszedłem i wyszedłem cały, tak? Tak, nigdy w życiu się nie spodziewałem, że wejdę do meczetu.